Dzisiaj wszyscy chcemy korzystać z cyfrowych usług. Tak jak już przyzwyczailiśmy się do zakupów online, tak chcemy online otwierać konto w banku, chcemy online kupić abonament na telefon, chcemy online zawrzeć umowę na dostawę gazu itd. Wszystkie te usługi wymagają od nas potwierdzenia naszej tożsamości. Musimy udowodnić w internecie, że to my i to jest bardzo dobre. Dzięki temu jesteśmy bezpieczniejsi. I oczywiście pandemia też nam pokazała, że skala wykorzystania usług cyfrowych będzie coraz większa. I tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy w tym cyberświecie umieli poruszać się bezpiecznie. Przyszłość należy do nowoczesnych rozwiązań chroniących naszą cyfrową tożsamość. To będą zarówno rozwiązania całkowicie wirtualne, jak nasze cyfrowe, wirtualne tożsamości, ale będą to też rozwiązania wspierane rzeczami fizycznymi. Na przykład właśnie dokumentami tożsamości wyposażonymi w warstwę elektroniczną, która pozwala nam ich użyć także w świecie wirtualnym, pozwala ich użyć online. W Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wytwarzamy szereg rozwiązań, które mają chronić nas wszystkich, obywateli, ale również nasze firmy, urzędy przed działaniem cyberprzestępców. Mają chronić naszą tożsamość przed kradzieżą, mają chronić nas przed wyłudzeniem, przed utratą pieniędzy. Wśród tych rozwiązań znajdziemy nowoczesne dokumenty tożsamości. Dowody osobiste z warstwą elektroniczną, z certyfikatami, indywidualnymi certyfikatami dla obywateli chronione kryptograficznie. To wszystko brzmi bardzo trudno, natomiast sprowadza się użycie takiego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną do tego samego, czym jest płatność kartą płatniczą. Przykładamy kartę do terminala, podajemy kod PIN. Kartą można też czasami nawet płacić bez podawania tego kodu PIN. Przy dowodzie osobistym jest podobnie. Przykładamy go do telefonu z oficjalną aplikacją do dowodów osobistych, z aplikacją EDOAP i podajemy nasz indywidualny kod PIN, który tylko my znamy i nikomu nie ujawniamy.